zewnątrz samochody kategorii Porsche Super Cup mocno przypominają klasyczną 911, ale wewnątrz różnice są znacznie większe. Najważniejsze są optymalne osiągi, więc w środku nie znajdziemy skórzanych obić, elektrycznych foteli, klimatyzacji ani systemu GPS. Dodatków typowych dla drogowego Porsche. Jak widzimy, deska rozdzielcza jest bardzo podobna do modelu kapowego, jest tylko obita jakimś materiałem. Nawet nawiewy są przeniesione żywo z drogowego Porsche. No ale oczywiście to wnętrze, mimo że jest bardziej komfortowe, to niekoniecznie podoba mi się bardziej niż to, które jest w kapówce. Choć wnętrze wyścigowego Porsche GT3 to mało komfortowe i surowe środowisko, z pewnością ma swój niepowtarzalny urok. Jak poruszać się po kokpicie auta wyścigowego, opowiada kierowca Verva Racing Team Stefan Rossina. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. In case of fire. W razie pożaru mamy tutaj taki specjalny przycisk z napisem ogień. That says fire. Ponieważ kiedy go naciskasz, to cała ta gaśnica zostanie opróżniona w przedziale silnikowym i tutaj. Innym elementem, który różni się od normalnego samochodu, jest ta dźwignia zmiany biegów. Jeśli ciągniesz ją w swoją stronę, jest to plus, co oznacza, że biegi zmieniają się z pierwszego na drugi, potem trzeci, aż do szóstego. Jeśli musisz zredukować przełożenie, po prostu pchasz dźwignię. Następnie mamy tutaj pompę paliwa, która służy do rozprowadzania benzyny w układzie paliwowym, czyli czegoś, co w normalnym samochodzie dzieje się automatycznie. A oto jedne z najważniejszych przycisków. To główny przełącznik i zapłon, których używamy do odpalenia silnika. W porównaniu z zeszłym rokiem w kokpicie naszego Porsche zaszły zmiany. Na kierownicę przeniesiono przyciski z deski rozdzielczej, dzięki czemu podczas jazdy zawodnik mniej się dekoncentruje. Jako kierowca potrzebujesz znać temperaturę oleju, silnika, potrzebujesz wiedzieć, czy hamulce działają prawidłowo, jaki jest przebieg i który bieg masz załączony. Te wszystkie informacje zmieniasz na wyświetlaczu, naciskając ten przycisk. Następnie mamy tu włącznik wycieraczki. Używamy go tylko kiedy pada. Światła drogowe dobrze przydają się w celach taktycznych. Kiedy jedziesz za kimś wolniejszym, możesz mu pomrugać światłami, co może ci pomóc, dekoncentrując rywala. Ja powiem szczerze, że na mnie nigdy to nie robiło większego wrażenia i zawsze stałem, po co oni mrugają tymi światłami. Tutaj znajduje się ogranicznik prędkości. Używasz go, zjeżdżając do boksu, gdzie prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę. Tutaj jest przycisk alarmu, ale używamy go tylko czasami, gdy przegrzewa się silnik. I te wszystkie lampki migają do ciebie. Jeśli nie chcesz, żeby cię dekoncentrowały, naciskasz alarm i to wszystko się wyłącza. Pokładowe systemy wyścigowego Porsche na pierwszy rzut oka są skomplikowane, ale profesjonalny zawodnik ich obsługę ma w jednym palcu. Nie jest to takie trudne, bo zazwyczaj używasz może 3 lub 4 przycisków. Musisz się do tego przyzwyczaić. To jak jazda na rowerze. Pedały działają prawie tak samo jak w normalnym samochodzie, ale ich obsługa w wyścigówce wymaga znacznie większego wyczucia i wysiłku. Normalny kierowca, wsiadając do samochodu, ma pewne wyobrażenie na temat działania sprzęgła. To, które mamy tutaj, jest bardzo sztywne. Musisz naciskać je naprawdę mocno. A sam skok sprzęgła nie jest tak duży jak w zwyczajnym aucie. Osoba nieprzyzwyczajona powiedziałaby, że ruszenie z miejsca jest dosyć trudne. Tutaj znajduje się hamulec, a te hamulce nie posiadają wspomagania. W normalnym samochodzie po prostu dotykasz nogą pedału i auto zwalnia, ale tutaj musisz włożyć w hamowanie około 3 razy więcej siły. Obok znajduje się gaz, ale tutaj działa on niemal zero-jedynkowo. Po prostu wciskasz go do oporu i samochód pędzi. W wyścigowym Porsche GT3 nie ma też standardowych zegarów. Zamiast nich kierowca ma przed oczami profesjonalny wyświetlacz wielofunkcyjny.
Okay, so here you can see. Tutaj widać ciśnienie paliwa lub oleju. Jak już mówiłem, informacje te zmieniamy tym przyciskiem. Potem jest wskaźnik obrotów, który pokazuje prędkość obrotową silnika. Tutaj pokazany jest bieg, na którym aktualnie jedziesz, aż do 6. Tutaj zazwyczaj widzimy czas okrążenia, na którym właśnie jesteśmy, a tutaj prędkość, z jaką jedziemy. Sportowe samochody marzeń często kuszą wyszukaną stylistyką i bogatym wyposażeniem, ale z wyścigami ma to niewiele wspólnego. Prawdziwy pojazd do ekstremalnej jazdy to już zupełnie inna bajka. Zapraszamy na wyścigi uliczne Verva Street Racing już 18 czerwca w centrum Warszawy.